No, miałem dobry start, ale pierwszy jakby krawężnik, pierwszy luk był troszkę na moje ustawienie, troszkę może, nie wiem, za twardy i tak ciutko nie czułem to właśnie, jak motor mi pchał. Dopiero jakby zagrożenie na krążenie zacząłem jakby się nabierać prędkość po szerokiej, także mówię, że delikatne korekty i zmiany nawierzchni po równaniu pewnie też przeniesie jakiś efekt. No tak, wcześniej miałem jakieś tam swoje różne rzeczy, które mi odpowiadały w tym sezonie. Zmieniłem dużo rzeczy, teraz jest, myślę, wszystko zupełnie inaczej. Tor jest inny niż jak tu jeździłem, bo nie, ta zewnętrzna nie była taka jak teraz jest. Teraz, jak widzicie, jest ogólnie jedna ścieżka po zewnętrznej, przez to. Wcześniej w sumie głównie się jeździło krawężnikiem. No i nie wiem w sumie, jak to wyprzedzać. Chyba po tej zewnętrznej się napędzać i przecinać. Pierwszy raz chyba tutaj jeżdżę na takim torze, że aż tyle tego materiału jest szeroko. Zawsze jednak ten krawężnik chodzi na każdym meczu, a dzisiaj widać po krawężniku nikt nie jedzie, każdy od razu jedzie pod płot i napędza się przez to te prędkości. Najlepszy dzień, najlepszy, nie wiem w sumie, bo silniki mam w sumie podobne, ten też był bardzo dobry, no i widać start sam miałem dobry, a potem stało się co się stało, no cóż, o rzeczy martwych, ten silnik, no miał tyle biegów najechane, że powinien teoretycznie jeszcze dalej jechać, nie? Dopiero właśnie na wejściu w tamten pierwszy łuk poczułem właśnie, że traci moc i nagle stanął i już miałem w głowie co się stało. No jak dojechałem, no do mnie dojechał, no co miałem, no przyspieszenie dostałem i widać było, że ten, i tutaj właśnie do mnie też łuk się składał, tak, no ja i tak starałem się, żeby pod szkodą widać było, nie, że jak pociągnęło mnie bardzo i tak jak wyszło, najważniejsze, że domin stał i wszystko ok, także dziękuję bardzo.